Bardzo serdecznie Państwa witam na pierwszej w tym roku konferencji prasowej. Konferencji, którą chcę poświęcić pracom nad budżetem państwa i poprawkom, które będą dotyczyć Koszalina i regionu, bo takie poprawki do budżetu państwa złożę. Jak Państwo wiecie, do Senatu trafił budżet. Budżet, który zakłada wiele bardzo szokujących danych. Ja te ogólne też podam, żeby Państwu wyobrazić, jak dzisiaj większość parlamentarna pisowska zaprojektowała życie Polaków w roku 2023, bo budżet państwa przewiduje na przykład zmniejszenie realne wydatków, kwotowe, zaraz realne to jeszcze większe, kwotowe wydatków na ochronę zdrowia do poziomu 80% wykonania roku 2022, więc o 20% mniej zostanie przeznaczonych z budżetu państwa pieniędzy na ochronę zdrowia, a część wydatków, które do tej pory były finansowane, takie choćby jak pogotowie ratunkowe, wprost z budżetu państwa, będzie finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia, co oznacza, że będzie mniej pieniędzy na leczenie ludzi w szpitalach czy w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej. I to jest jeden obrazek. Wyraźne cięć zmniejszenia wydatków tam, gdzie dotyczy to obywatela, ludzi, każdego z nas, każdego Polaka. I druga część to kancelaria premiera. Tam z kolei zwiększono wydatki. Nie zwiększono tylko wskaźnik inflacji, tylko zwiększono aż do poziomu 160% wykonania poprzedniego roku. Pan premier, kancelaria premiera Morawieckiego w roku 2022 była najdroższą kancelarią, najdroższą porównując budżety wszystkich poprzednich lat w historii Rzeczypospolitej, ale i tak okazuje się, że pieniądze tam są z punktu widzenia większości sejmowej rządzącej dzisiaj w Polsce, czyli PiS, za małe. Jak Państwo pewnie też wiecie, z tych pieniędzy tam znajdujących się są finansowane różnego rodzaju rzeczy, które być może dla polityków PiS są ważne, dla obywateli pewnie trochę mniej, choćby budowa pomników, taki jeden z pomników budowanych w Kołobrzegu jest sfinansowany z budżetu kancelarii premiera. Znaczy, ja nie mam nic przeciwko pomnikom i nie mam naprawdę, jeżeli jest taka potrzeba, niech one będą budowane, tylko zbudujmy gradację i skalę potrzeb, co jest dla obywatela najważniejsze. Dzisiaj w dobie kryzysu powszechnej drożyzny, braku możliwości dostania się do opieki medycznej, skorzystania z opieki medycznej. Tam w części dotyczącej opieki medycznej są cięte wydatki, a zwiększane są wydatki na kancelarię premiera. Jednym takim szokującym, myślę, i powszechnie znanym już miejscem zwiększenia wydatków to jest telewizja publiczna, media publiczne. Od kilku lat media dostają 2 miliardy złotych. W ubiegłym roku było to 2 miliardy złotych wprost z budżetu państwa plus abonament, który też wszyscy płacimy. Ale w budżecie państwa na rok 2023 zapisano kwotę 2 miliardy 700 milionów złotych, a więc również gigantyczny wzrost i z uzasadnieniem właściwie żenującym, bo mówiącym o tym, że tam przecież koszty wzrosły życia i ci ludzie, którzy są zatrudnieni w TVP, muszą dostać większe wynagrodzenie. Powiem, ok, nie ma sprawy, niech dostaną, tylko dlaczego nie martwimy się o innych pracujących w innych miejscach, którzy są rzeczywiście finansowani z budżetu państwa, nauczycieli czy pracowników różnego rodzaju służb mundurowych, zwłaszcza tych cywilnych, bo im również nie zwiększono wydatków. My w Senacie już część poprawek zaproponowaliśmy poprzez Komisję Finansów Budżetu i Finansów Publicznych Senatu. Ta komisja przyjęła w tej chwili 16 poprawek. Część z nich mówi między innymi o tym, że
2 miliardy złotych będzie przesunięte z wydatków na telewizję publiczną i przekazane na finansowanie onkologii in vitro i psychiatrii dziecięcej, bo to są rzeczy, które w skali kraju wykazywane są jako najbardziej palące. Ale też mamy świadomość różnego rodzaju potrzeb ważnych instytucji, które funkcjonują w poszczególnych regionach. Ja po konsultacjach z koleżankami, kolegami, senatorami zgłosiłem w zasadzie już poprawkę, która dotyczy tego, żeby zwiększyć o 30 milionów wprost finansowanie i utworzyć rezerwę na finansowanie szpitala wojewódzkiego w Koszalinie. Państwo to doskonale wiecie, ale to powtórzę. Znaczy, każdy z nas nie zna dnia i godziny, w którym być może będzie musiał skorzystać z usług szpitala, to tym bardziej warto pokazywać znaczenie i rolę tego szpitala i w Koszalinie, i w regionie. Ten szpital w ubiegłym roku zakończonym przyjął około 300 tysięcy ludzi. W bardzo różnych miejscach. SOR, pomoc ambulatoryjna, czy przychodnie, czy też same oddziały łóżkowe. 300 tysięcy ludzi w różny sposób skorzystało z pomocy tego szpitala. Ten szpital zabezpiecza jako szpital o wyższym poziomie referencyjnym populację blisko 600 czy ponad 600 tysięcy mieszkańców. I ten szpital pełni szczególną rolę i w czasie COVID-u, i bez tego czasu był szpitalem COVID-owym, co siłą rzeczy powodowało, że część działalności musiała być podporządkowana pod potrzeby wynikające z pandemii. Ale sytuacja, która w ostatnich latach, choćby z drożyzną, w ostatnich latach i ostatnich miesiącach, choćby z drożyzną związana, również nie minęła szpitala. 3 miliony złotych średniorocznie szpital przez lata płacił za usługi związane z zaopatrzeniem w media, czyli woda, energia elektryczna, gaz. To było przed drożyzną. Dzisiaj w ubiegłym roku to już było około 13 milionów złotych. Znaczy, to nie był wzrost tylko i wyłącznie liniowy, to jest postęp geometryczny. Znaczy, tak wielkich wydatków nie jest w stanie przewidzieć i zaplanować żadne kierownictwo szpitala. Stąd ta moja propozycja poprawki, 30 milionów złotych na potrzeby tego szpitala. Ja nie mam najmniejszej wątpliwości i o to tutaj dzisiaj teraz proszę kolegów posłów. Nie mam najmniejszej wątpliwości, że ta poprawka zostanie przyjęta w Senacie. Kolegów, koleżanki i kolegów posłów, żeby uwzględnić tę propozycję zwiększenia finansowania szpitala, powtórzę, 600 tysięcy ludzi plus turyści, którzy korzystają z usług tego szpitala, a każdy z nas może skorzystać, nie życzę tylko powtórzę nikomu, ale może skorzystać, gdyby nie daj Boże taka sytuacja nadzwyczajna się zdarzyła. Są też inne poprawki, które dotyczą przyszłości i rozwoju całego regionu. Ja wielokrotnie przy różnych okazjach przez lata mówiłem o energetyce odnawialnej. Czasami miałem takie wrażenie, że to trochę nudzę, ale mam świadomość, że coś, co może dla kogoś być nudne, realnie w moim głębokim przekonaniu oznacza wielkie szanse rozwojowe dla całej północnej Polski. Dlatego, że nie tylko budowa wiatraków na lądzie spowodowała, że powstało już tutaj i w Koszalinie, i w regionie setki miejsc pracy, ludzi, którzy serwisują, i to wysokopłatnych miejsc pracy, ale wielkie wyzwanie związane z budową wiatraków na morzu spowoduje uruchomienie następnych już nie setki, a tysiące miejsc pracy. Do tego i to na etapie budowy, jak i potem eksploatacji, serwisowania i obsługi. Do tego potrzebna jest modernizacja naszych małych portów. Od Władysławowa przez Darłowo i Kołobrzeg, Ustkę, Łebę. Uzgodniliśmy również z
kolegami, koleżankami, kolegami senatorami, że zgłosimy w tej sprawie poprawkę. 80 milionów na przygotowanie niezbędnej dokumentacji potrzebnej do modernizacji tych portów. Powiem Państwu, że na gospodarkę morską ten rząd zaplanował w realiach, w kwotach porównawczych między rokiem 2022, a dzisiaj to jest 56% roku, budżetu roku 2022. Czyli, a w roku 2022 minister Grubaczek, odpowiedzialny za gospodarkę morską, mówił, że na nic nie ma pieniędzy. To przepraszam, to teraz na co będzie miał? Znaczy na własną pensję i na nic więcej, bo jego pensja mieści się również w tej części wydatków. Więc tym bardziej uznaliśmy, że jeżeli chcemy myśleć o przyszłości, o rozwoju Polski jako całości, a naszego regionu w sposób szczególny, to te pieniądze musimy zaprojektować i zaproponować w budżecie państwa. Zgłaszamy też jeszcze kilka innych poprawek, które mają wymiar związany i które wynikają z interwencji mieszkańców naszego regionu. Wspomniałem choćby pracownicy cywilni służb mundurowych. Oni nie dostali już od lat podwyżek. Zgłaszali się tutaj do mnie i do innych senatorów z prośbą, żeby uwzględnić ich potrzeby i taka poprawka również została zgłoszona, ale te poprawki zgłaszane przez nas na skutek interwencji ludzi z naszego regionu, z Koszalina między innymi, jednak będą miały wymiar krajowy. One będą dotyczyć instytucji jako całości, a więc i policji, i Straży Granicznej, i Służby Więziennej, wszystkich Straży Pożarnej, wszystkich tych instytucji, które podlegają pod ministra spraw wewnętrznych i administracji. Ale tak jak powiedziałem, one już mają wymiar krajowy, chociaż wynikają z interwencji tutaj naszych czy społeczności mieszkańców naszego regionu. Z naszego punktu widzenia najważniejsze rzeczy, tak jak powiedziałem, te lokalne, czyli szpital 30 milionów i rozwój portów w kategoriach przyszłości i szans na pracę dla głównie w sumie młodych ludzi. Ja znam tych ludzi, którzy są mieszkańcami Koszalina i pracują w firmie między innymi Vestas, serwisują i naprawdę są to młode i bardzo zadowolone z pracy w tych instytucjach osoby. Tyle z mojej strony. Jeżeli byłyby jakieś pytania, to ja oczywiście chętnie odpowiem. Panie senatorze, w zeszłym roku pamiętam i dwa lata temu też na początku roku spotkaliśmy i też pan prezentował poprawki Senatu do budżetu państwa. Czy któreś z tych poprawek w przeciągu tych ostatnich kilku lat zostały uwzględnione przez Sejm? A zaskoczę pana, tak. No właśnie. Wszystkie. Zdarzają się takie sytuacje, że zostały uwzględnione, ale też dzisiaj sytuacja w polskim Sejmie jest inna niż rok temu, bo ja nie mam takiego przekonania, że rząd ma większość, która jest w stanie odrzucać to, co proponuje Senat. W ostatnim czasie sporo poprawek zgłaszanych przez Senat, nie tylko dotyczących budżetu, ale różnych bardzo merytorycznych, tak jak jeszcze rok czy dwa lata temu były w całości odrzucane. Spora część z nich już jest dzisiaj przyjmowana, więc jest zawsze nadzieja. To po pierwsze. Po drugie, ja pamiętam dyskusje, które się odbywały choćby w trakcie Komisji Zdrowia w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie i dyskusje na temat kondycji finansowej i przelicznika, jaki został zastosowany przez Rządową Agencję Technologii Oceny Medycznej. Ona naliczała podwyżki i tam poseł Chod, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, rzeczywiście po tej dyskusji stwierdził, że w takim razie został popełniony błąd po stronie rządowej. Więc ja zakładam, że jeżeli poseł Chod, poseł Szafernaker, pani poseł Golińska chcą naprawić błędy, które zostały popełnione, to ja im pomogę. Znaczy, zwyczajnie ta trójka wystarczy do tego, żeby ta poprawka dotycząca 30 milionów dla szpitala została przyjęta, jeżeli prawdziwie po raz pierwszy coś chcą zrobić sami dla tego regionu, bo do tej pory jedyne co robią,
to albo kontynuują rzeczy, które zostały przyjęte przez, i to jeszcze nieudolnie, przez rząd Platformy, albo zajmują się dewastacją i niszczeniem choćby samorządu. Bo nic więcej sensownego nie zauważyłem, żeby zrobili. To naprawdę w każdych liczbach, w każdych kwotach mogę bardzo szczegółowo opisywać i w każdym zadaniu, które są przez nich realizowane. Ja im kupuję piczu po prostu, takiej propagandy taniej, którą uprawiają. No to załóżmy, że o ile chodzi o szpital, te poprawki zostaną uwzględnione przez posłów. A widzi Pan szansę na to dofinansowanie dla małych portów większe? Po co chociażby po to, żeby właśnie stworzyć dokumentację. Dokumentacja przebudowy na przykład portów darmowych już od kilku dobrych lat funkcjonuje, bo jest pełna dokumentacja, tylko po prostu nie ma pieniędzy na. Po co chodzi z Kołobrzegu? Bardzo często się odnosi, mówię o Kołobrzegu, bardzo dużo. Żeby stworzyć miejsca pracy, o których mówię, dla instalacji wiatraków budowanych na Bałtyku, i też chcę skalę Państwu wyobrazić. Takich wiatraków budowanych na Bałtyku będzie tysiące. Codziennie kilkaset jednostek wzdłuż całego polskiego wybrzeża będzie wypływało, żeby serwisować te jednostki. Kilkaset. Na tych jednostkach będzie pracowało kilkanaście osób. To nie muszą być mieszkańcy Dąbrowa czy Kołobrzegu. Dzisiaj ja znam ludzi, mieszkańców Koszalina, którzy jadą na dwa tygodnie gdzieś tam do pracy, dwa tygodnie pracują, wracają i mają dwa tygodnie wolnego. To mogą być naprawdę ludzie również z Koszalina albo z całego regionu. Jeżeli chcemy, żeby te porty stały się portami serwisowymi, to w Darłowie czy w Kołobrzegu trzeba w Darłowie zbudować, a w Kołobrzegu zmodernizować nabrzeża portowe. To nie są wydatki jakieś rzędu miliardów, choć przychody z tego tytułu będą już szły w dziesiątki albo nawet w miliardy złotych. Jeżeli naprawdę myślimy o przyszłości, to jest ten moment, żeby w tym roku zrobić dokumentację techniczną, w tym, czyli w 2023, albo ją odnowić, przystosować do nowych wyzwań i dać sobie szansę, żeby w roku następnym, w 2024, realnie rozpocząć prace budowlane, bo pierwsze wiatraki mają być zbudowane w 2027, tak deklaruje rząd. Znaczy tego rządu już nie będzie w tym roku, ten rząd skończy swoje życie w tym roku, co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Natomiast jeżeli deklaracje są, no to musimy popatrzeć na realne wykonanie. Czy tego nie zrobią? Nie wiem. Znaczy ja nie wiem, ale to też będzie ich obłuda i fałsz choćby w kolejnym w takim sposób pokazane. Dopowiem coś jeszcze, bo Państwo o tym nie pytacie. Ten twardy upór pana dyrektora Kondoszewskiego w przypadku szpitala i bitwa, którą rozpoczął, toczą, i ona nie została zakończona przecież, spowodowała, że do szpitala wpłynęło 16 milionów złotych pod koniec ubiegłego roku. To są pieniądze, które trafiły na pokrycie kosztów związanych z dodatkowymi świadczeniami medycznymi realizowanymi już po pandemii. Czyli szpital został opróżniony z zapasów magazynowych, z apteki. Znaczy tam szpital musi, jeżeli ma funkcjonować, odnowić te wszystkie zapasy. I proszę zauważyć, ta presja jednak ma sens. Jeżeli presja będzie wykonywana, jeżeli Państwo w tym pomożecie, bo Państwo wykonujecie tutaj swoją podstawową pracę, jaką jest informowanie mieszkańców, ale też poprzez to informowanie powodujecie, że każda władza, wszystko jedno jak ona jest, naprawdę bez znaczenia jaki ma szyld, musi się z tego typu informacją krytyczną o tej władzy liczyć, co na końcu musi oznaczać, że siłą rzeczy jakieś ustępstwa robi. W tym przypadku 16 milionów się znalazło już, żeby zamknąć sprawę, trzeba jeszcze 30 milionów złotych i powiem tak, jeżeli mam upoważnienie pana dyrektora, więc to mogę już powiedzieć, jeżeli nie znajdzie się tych 30 milionów złotych w tym budżecie, dyrektor pójdzie do sądu. Jestem przekonany, że wygra, bo nie może być tak, że ustawodawca z jednej strony nakłada obowiązki ustawowe na szpital, a z drugiej strony nie daje pieniędzy. Znaczy, będzie się biło o pracowników, o szpitale i
słusznie, i trzeba go w tym wszystkim bardzo mocno wspierać, bo to jest jedyna sensowna droga. Znaczy, każda inna jest zła i głupia, albo świadcząca niedojrzałości, albo o tym, że ktoś ma inne interesy do realizacji, jakie tu już się każdy sam domyśla. No, subwencja oświatowa już jest w sądzie, tak? Subwencja już jest, gminy poszły, gminy będą też skarżyć inne rzeczy, także będą skarżyć i mam nadzieję, że będą też wygrywać inne w innym wymiarze swoje należne pieniądze. Ja nie chcę Państwa zanudzać, ale przyjeżdża Pan Minister Szafernaker i oświadcza, że coś miasto dostało, proszę. Pan minister zapomniał powiedzieć, ile wcześniej zabrał temu miastu. To jeżeli mówi, dałem 100 milionów na kilka lat, dam, rząd PiS dał, no to nic nie dał, bo rząd nie ma własnych pieniędzy, ale 100 milionów złotych mówi, że tyle miasto otrzymało. To jednocześnie chciałbym przypomnieć, że dzięki zmianom, albo z powodu zmian wprowadzonych przez PiS, budżet miasta w części przychodowej będzie według moich szacunków, nie chcę tego wyliczyć, nie wiem dlaczego, ale według moich szacunków mniejsze jakieś 50 milionów złotych. Znaczy, to co ze Szafernaker dał? On tylko zabrał Koszalinowi, zabrał mieszkańcom Koszalina. Znaczy, to jest prawdziwa nazwa, znaczy zabrał, a nic nie dał. Tak to na końcu wygląda niestety. Jeżeli nie ma więcej pytań, to bardzo Państwu dziękuję. Wszystkiego dobrego, zdrowia Państwu życzę i unikajcie rzeczywiście kontaktu z PiS-em. To też ze szpitalem, ze służbą zdrowia w ogóle. Wszystkiego.